Dzień dobry. Witam Was serdecznie przy okazji kolejnego spotkania. Dzisiaj chciałbym na początek zabrać Was na zakupy, bo idziemy kupić parę rzeczy, które potrzebujemy tutaj do domu. Na market, na Russian Market, oto tam w dole. Przy okazji może parę słówek kmerskich sobie wspólnie przerobimy. Dzisiaj musieliśmy załatwić kilka spraw takich technicznych. Dogadywaliśmy się bezpośrednio już z producentem, z dostawcą mięsa. Do tej pory zamawialiśmy to poprzez zaprzyjaźnioną firmę naszego znajomego, również Polaka tutaj, który ma sklep. Ale już nie chcę mu jakby zawracać głowy za każdym razem, jak potrzebuje coś zamówić, więc dzisiaj żeśmy już się dogadali i będziemy bezpośrednio zamawiali. Co jeszcze? Zostało mi niewiele czasu, niewiele ponad godzinę i będę musiał już jechać do pracy, do restauracji. Nie mam planu na dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czy on będzie dzisiejszy, czy będzie dwudniowy, czy może trzydniowy, tak, żeby zebrać tego materiału troszkę. Ale zobaczymy, co się wydarzy. W każdym razie Tarong i Juny szykują się do wyjścia, to znaczy tak naprawdę odbieramy Juny. Swoją drogą dzisiaj próbuje nas wyprowadzić z równowagi jak rzadko kiedy. No i pójdziemy na razie na market. A co się wydarzy później, zobaczymy. Do zobaczenia w następnym ujęciu. Tam idziemy. Ale obrót. No tak się właśnie dzieje, jak się nie ma wyrobionych nawyków, a ja ich nie mam, dotyczących nagrywania jeszcze. Poszedłem na market. Zakupy zrobione. Zapomniałem to nagrać. No masakra. Muszę być bardziej ogarnięty w tym temacie nagrywania. A tam z przodu już Tarong i Juny. What baby? Waiting? A tu co jest? Junku? A tutaj? Mamy takie smażone na grillu banany. Takie dziwne trochę w smaku są, muszę Wam powiedzieć. Ponieważ zapomniałem nagrać na markecie, to teraz taki szybka lekcja z nazewnictwa kmerskiego produktów, które kupiliśmy. Baby, to jest marchewka po polsku. How it's in Khmer? Jak jest po kmersku? Carrot. Carrot. Czyli tak jak po angielsku. Carrot. To jest pomidor. And in Khmer? Ping po. Ping po. Ping po. Ping po. Yeah. Ping po. Pomidor. Szczypiorek. Slaktam. Slaktam. Yeah. Ok. To jest chili. Mate. 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 To jest cebula. Ktambarang. Ktambarang. Yeah. And jak się tutaj woła na biały? How you call the white people in here? Barang. Barang. Ktambarang. A biali ludzie w Kambodży to barang. Czyli jesteśmy takie cebularze. And this is... Tego nie znam w ogóle nazwy polskiej. Nie mamy takiego czegoś w Polsce, takiego warzywa. Później może Wam pokażę, jak nie zapomnę, jak będzie się obierało, jak to wygląda. What's the name in Khmer? Talat. Talat? Talat. 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 And the last, almost last. Prawie ostatnia. Kapusta biała. Speik dao. Speik dao? Kdao. Kdao? Yeah. Speik kdao? Yeah. Speik dao. Nie wiedziałem nawet tego. Speak doubt. Ok. No i ostatnie, ale podstawowy tutaj materiał oczywiście to jest ryż. Nie wiem, czy widać. Taki przyzwoitej jakości ryż. Jak jest ryż? Baiso. Baiso. Jak? Anko. Anko? Yeah. But you always said that baiso, it's baiso. When it's cooked. Ah, when it's cooked, it's baiso. Yeah. Like now, it's? Anko. Anko? Like Angkor Wat? Not uncle, but uncle. Can you say the difference? Uncle. Uncle and Angkor Wat. Angkor what? Angkor. 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 O, to tego też nie wiedziałem. Angkor
zanim się ugotuje. A jak się ugotuje, to już jest by so. Okej. Okay. Thank you, baby. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Junku, zrobisz papa? Papa? Chcę papa. Jej, dzięki, buziaki. Znowu się ciepło, podróżę w chłopu. Jadę do restauracji w pracy. Zabieramy z kawałeczek ze sobą. Ale nie za długo, żebyście się nie zanudzili. Wszyscy wybyli na chwilę z Polonii, więc mogę szybciutko wam pokazać, jak to teraz wygląda. Oczywiście stan przejściowy cały czas. Pracujemy nad wystrojem. W każdym razie to jest właśnie restauracja, w której pracuję od popołudnia do nocy. Tutaj również rozgrywają się sceny kanału Adama, raport z Podkośrodka, w których uczestniczy również Misza. Też pojechał, dlatego pozwoliłem sobie na nagranie. Misza autostopem na koniec świata, też youtuber, także towarzystwo takie tutaj youtuberskie, a ja taki dopiero początkujący na maksa. No ale ja tutaj mam inną robotę. Ja tutaj gotuję, ja tutaj serwuję, ja tutaj sprzątam, czyli robię właściwie wszystko od A do Z. Więc normalnie tu nie nagrywam, ale ponieważ wszyscy wyszli, zostałem sam, nie ma gości, więc mogę taki rzut dla was zrobić, jak to miejsce, w którym pracuję, wygląda. Tutaj mamy po khmersku restauracja Polonia, tam jest logo, piastowski orzeł, po chińsku restauracja Polonia, no i po rosyjsku polski restauran. Mamy tutaj dużo gości właśnie ze wschodu, z Rosji, z Ukrainy, ostatnio z Kazachstanu nawet byli, także chyba się podoba i smakuje, co najważniejsze. Dzisiaj pracowaliśmy nad nowym menu, już żeśmy je domknęli, głównie wizualnie ono się bardzo nie zmieni od tego, na którym pracowaliśmy do tej pory, co nie zmienia faktu, że będzie nowe. A nowe zazwyczaj lepsze. Tak właśnie to wszystko wygląda. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego ujęcia. Ciao. Zabiorę was teraz ulicą, tak kawałeczek, tą, na której znajduje się restauracja. Tutaj jest restauracja Polonia, ta, w której pracuję. A ja was tak kawałeczek zabiorę ze sobą. Pełnia księżyca się zbliża. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest ulica, która w czasach świetności, czyli przed pandemią, tętniła życiem. To jedna z takich najbardziej popularnych, najbardziej uczęszczanych przez ekspatów i turystów ulic Phnom Penh. W normalnych warunkach bar na barze, lokal na lokalu, guest house'y, hotele. A w tej chwili co drugi lokal stoi pusty do wynajęcia. Więc nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie przyjść i to wynająć. O tam na przykład do wynajęcia lokal. Są też takie bary dla dorosłych tutaj. I tak to wygląda. Ulica nie jest długa. Ale to takie było właśnie jedno z centrów ekspatów i turystów. To tutaj wieczory spędzali zazwyczaj. A ponieważ jest COVID, ponieważ jest lockdown i nie ma turystów, to jest
jak jest. A tutaj jakiś hotel. I pod tym hotelem, bo jest jasno, zakończę to ujęcie. Wracam do restauracji. Jeszcze dzisiaj spróbuję Was pożegnać z mojego miejsca pracy, czyli z mojej kuchni. Do zobaczenia. To ja na sam koniec jeszcze tego dzisiejszego spotkania zabiorę Was tutaj na tą kuchnię gigantyczną, na której pracuję. To właśnie tutaj przygotowuję potrawy. Oto moje królestwo w tej restauracji. Chciałem Wam bardzo podziękować. Myślałem, że może przedłużyć ten odcinek na jutro i jeszcze jutro podogrywać. Ale wiem, że na pewno bardzo się niecierpliwicie, żeby zobaczyć, co się dzieje u mnie. Te wszystkie 5 osób, które ogląda kanał na tą chwilę. Także dziękuję rodzicom i braciom za to, że oglądają, i znajomym. Także specjalnie dla Was dzisiaj kończę. I puszczam to jeszcze dzisiaj, a jutro nowy odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia.